tańca niż do różańca będzie. Ale wiesz co, czekaj. Z tym różańcem to można się jeszcze zastanowić. Ale powiedziałeś, że dopiero ze studia wyszłaś. Możesz tak nam taki szkic próby zarysu. Czekaj, czekaj. Od gis, od gitary. It's like a bird, open your mind, try to understand, one day you will find. Tyle. No fajnie. Dziękuję, proszę bardzo. Więc pracuję teraz tak, muszę pozdrowić moich producentów muzycznych, DJ-a Derwisza i Mistera Ruta, z którym pracuję nad swoją solową płytą, która się ukaże prawdopodobnie na wiosnę, ale zanim się ukaże w Polsce, to ukaże się na Ministry of Sound i na Head Candy. Znaczy piosenki. No dobra, tak z polskiego będziesz na nasze. Międzynarodową gwiazdą, tak? No właśnie posłuchaj, co mi polega. Będę międzynarodową gwiazdą, to są bardzo ważne rzeczy, które się płacą w euro, w funtach, czy... Oczywiście. No to tak można śpiewać. Pieniądz robi pieniądz. Ale trzeba śpiewać po angielsku, po polsku coś wiesz będzie? Co, ja piszę, powiem ci tak, ja po polsku nie śpiewam prawie wcale. Piszę teksty po angielsku sama. Na przykład z chłopakami tak pracujemy, że dostaję od nich na przykład beat, muzykę i mam za zadanie wymyśleć linię melodyczne, lead vocal i napisać do tego słowa. I czasami rzeczywiście jest takie natchnienie, że... Jedno, drugie, jedno, trzecie i wszystko. Tak, tak. Akurat z tą piosenką zaśpiewałam, jak byłam w Indiach, byłam w Muzeum Gandhiego, był taki duży napis właśnie free is like a bird. I jakoś jak dostałam ten materiał muzyczny, jakoś tak mi coś zaskoczyło i od tego wyszłam, no i tak powstała piosenka. Ale to romantyczne, normalnie powiem ci, fajne. A oglądałaś, fajne. Jak oni śpiewają na przykład? Oglądałam, oczywiście. I jak oceniasz koleżanki i wiesz kolegów? Wiesz co, powiem ci, że fajnie, że aktorzy przestaną być może kojarzeni jako... Tylko aktorzy. Tylko aktorzy i aktorzy śpiewający, bo ja na przykład nie uważam się za aktorkę śpiewającą. Ja jestem wokalistką, jestem piosenkarką i zawsze mnie to gdzieś mierziło. Mówiło się, że aktorzy nie umieją śpiewać, że nie mają talentu do tego. Albo że nadają się tylko do piosenki aktorskiej. Na przykład, a jak sobie właśnie widzę Asię Liszowską, czy Piotra Polka, to powiem ci, że fajnie, ja im kibicuję, bo... Fajnie, mi się podoba. Ale śpiewać uczyłaś się w szkole w Łodzi, czy gdzieś jakieś dodatkowe lekcje? Wiesz co, ja zaczynałam w ogóle od kabaretu. Zanim zdałam do szkoły filmowej, byłam przez rok w Krakowie, w takiej w szkole Art Studio, w której się uczyłam. W tym samym czasie grałam w kabarecie, wtedy już śpiewałam, tańczyłam i tak dalej, i tak dalej. Później dostałam się do szkoły filmowej, więc oczywiście lekcje śpiewu, tańca, to co każdy aktor po szkole powinien potrafić. Oczywiście musiałam się tego nauczyć. Wcześniej, ale oczywiście były zajęcia ze śpiewu. Później, za 2 lata chyba zaniechałam trochę mojej muzyki. Pamiętam, przyszedł do mnie pani na wywiad, do mnie do domu. Ja mówię, że tak, kiedyś śpiewałam, jakieś tam festiwale, Fama, coś tam, piosenka studencka, aktorska, piosenka żydowska, wszystko razem. Ona mi zaśpiewaj coś. Ona mi, no to śpiewała, mówi, słuchaj, ty musisz do tego wrócić. Pamiętam, że kiedy siedziałam sobie i myślałam sobie wtedy, że gdybym nie wróciła do muzyki, to byłoby coś, czego bym sobie nigdy nie wybaczyła. I tak się zaczęło. Zadzwoniła do mnie za tydzień, słuchaj, masz, i pamiętam, bo było Żele Nouveau, przygotuj tam 5 piosenek. O winie. I wchodzisz, będziesz śpiewać. Oczywiście zrobiłam to i od tego jakby złapałam znowu tego bakcyla. Nie jest to łatwe, bo przecież teraz będzie 3 lata temu. Zajęłam 2 miejsce w preselekcji konkursu Eurowizji. Przeszło bez echa. Trudno. Rok temu byłam nominowana na festiwal Top Trendy. Przeszło bez echa. Trudno. Więc pomyślałam sobie, że skoro tak ciężko to się dzieje... Spróbujesz. I powiem ci, że tak się dzieje właśnie. No tak. I teraz my się też no na chwilę za granicę. Gwiazdę za granicą. Polską gwiazdę za granicą. My się też na chwilę teraz za granicę przynosimy. Magazynek pełen plotek. Zapraszamy na spotkanie z ikonami popkultury.